Sprawa europejska, ręka premier Kopacz, sekretarz stanu Rafał Trzaskowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Poczuł pan w powietrzu dymisję ministra rolnictwa? Nie, nie poczułem, chociaż takich słów nie powinien minister używać. Ale można bezkarnie i bez konsekwencji nazywać polskiego rolnika frajerem? Jak ktoś się wczyta w kontekst, no to wtedy może ocenić ministra. Natomiast tak jak mówię, no minister nie powinien takich rzeczy mówić. Zwłaszcza, że ja się nie dziwię niektórym rolnikom, że wcale nie chcą czekać na te rekompensaty. Bo żeby dostać rekompensaty, trzeba zebrać te jabłka i potem zrobić z nich kompost i dopiero są pieniądze, więc niektórzy może nie wykazali się cierpliwością. Nie, no na pewno polski rolnik ma łeb na karku, to jest pewne. Przeprosiny Sawickiego wystarczą w tej sytuacji? No to jest jego elektorat, więc pozwólmy mu się już układać ze swoim elektoratem. Rzeczywiście jest tak, że czasami ministrowi się coś wyrwie, prawda, zwłaszcza jak jest nie śpi, bo negocjuje, kłóci się z Komisją Europejską. Ja to jestem w stanie zrozumieć, no ale trzeba być uważać na takie sprawy. Ale jak pan zna premier Kopacz, a w ostatnich tygodniach pan poznaje ją coraz lepiej, nie zdymisjonuje go? Wydaje mi się, że za to nie zdymisjonuje, no bo to jednak nie jest powód taki, który by przekreślał całą jego robotę, a od paru miesięcy rzeczywiście pracuje dosyć ostro. Polska premier, powiedzmy wprost, nie zrobiła szczególnej furory na szczycie euroazjatyckim w Mediolanie, nieprawdaż? A dlaczego pan tak to ocenia? No widziałem zdjęcia, najważniejsze stoły najważniejszych negocjacji, Poroszenko, Putin. Polski tam nie było. Najważniejsze negocjacje toczyły się o klimacie i po to tam pojechaliśmy, żeby rozmawiać z tymi największymi, z którymi dotąd się nie spotkaliśmy, z Barroso, z Cameronem, z Rajoyem, o klimacie właśnie. Klimat oczywiście jest niezwykle istotny i zapewne przez najbliższy tydzień klimatem żyć będziemy, ale też sytuowaliśmy się w ostatnich miesiącach i latach jako w pozycji takiego adwokata czy rzecznika Ukrainy, kiedy przyszło do najważniejszego spotkania na tym szczycie, to Ewy Kopacz przy tym stole nie było. Ale po pierwsze to nie było najważniejsze spotkanie. Myśmy świetnie wiedzieli, że na tym spotkaniu się nic nie wydarzy, dlatego że to było spotkanie czysto PR-owe, które sobie i autorski pomysł Renziego, który zaprosił sobie liderów, których sam wybrał po to, żeby rozmawiać z Putinem. A dlaczego, dlaczego wśród tych liderów nie wybrał Ewy Kopacz? To jest pytanie do niego, natomiast myśmy wiedzieli, że nic kompletnie na tym spotkaniu się nie wydarzy. I tak się zresztą stało. Na tym spotkaniu mówili nam o tym i Brytyjczycy, i Cameron bezpośrednio, pani premier, i Niemcy, nie wydarzyło się nic. Natomiast myśmy tam pojechali, żeby się również spotkać z Poroszenką. To spotkanie trwało godzinę i ono było o konkretach, a nie po to, żeby robić sobie zdjęcia z Putinem. Czy o konkretach, czyli o tym, że sprzedamy broń Ukrainie? No jeżeli Ukraina będzie chciała kupować od firm, które działają legalnie w Polsce, broń, no to ja nie widzę powodu, dlaczego nie. Bo to jakieś jest straszne zamieszanie z tą sprzedażą broni. Myślę, że pewnie tak, natomiast tutaj to nie jest decyzja rządowa. No Ukraina nie jest objęta embargiem, w związku z tym, jeżeli będzie chciała kupować coś od polskich firm, czemu nie? Natomiast myśmy rozmawiali o tym, co jest w gestii rządu, czyli o tym, w jaki sposób pomagać Ukrainie w reformach. No i jak będziemy pomagać? No, w bardzo przeróżny sposób. Przede wszystkim budować samorząd, po drugie budować biuro antykorupcyjne, po trzecie robić reformy gospodarcze. Sporo tego przed nami i o to wszystko Poroszenko prosił. Ale czy jest tak, że my przestaliśmy aspirować do roli takiego ważnego gracza w kryzysie ukraińskim? Nie, dlaczego? No jesteśmy sąsiadem, jesteśmy, nasz głos się liczy w Unii Europejskiej, co do konkretów. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, czy warto spotykać się po raz kolejny z Putinem po to, żeby kolejny raz powiedział coś, czego później nie zastosuje. Skoro Merkel warto, Cameronowi warto, Hollandowi warto, to Merkel, może i nam warto. Merkel w momencie, kiedy rzeczywiście chce rozmawiać z Putinem, to łapie za telefon i z nim rozmawia, bodajże tych rozmów ostatnio było 30 czy 40. Notabene nie odnoszą na jakiegoś wielkiego rezultatu. Natomiast no jeżeli Renzi zaprasza, no to pewnie ci liderzy się tam pojawili, chociaż ja wiem dobrze, że nie byli zadowoleni, nawet trochę zaskoczeni, bo z nimi rozmawialiśmy dzień wcześniej. Ale my w ogóle nie aspirowaliśmy do zasiąścia przy tym stole? No tak jak mówię, jeżeli się okazało, że nic się tam nie dzieje. Jeśli nas nie zaprosili, to już nie chcieliśmy. Jeżeli nie, jeżeli wiedzieliśmy dobrze, że tam się nic nie stanie, no to po co robić sobie zdjęcie z Putinem? Jeżeli sprawy naprawdę istotne z Poroszenką tak czy inaczej załatwiliśmy 2 godziny później. Jesteśmy zdecydowani, żeby wetować pakt klimatyczny? No jeżeli nie spełni naszych warunków, no to oczywiście musimy brać pod uwagę taką opcję. A ten, który jest teraz na stole, nie spełnia? W tej chwili to, co jest w dokumentach, nie spełnia. Ale jeszcze próbujemy go przekonstruować, czy ustawiamy sprawę na ostrzu nogi? Oczywiście, że staramy się. My przez cały czas pracujemy i do wtorku będziemy pracowali, bo we wtorek jest takie spotkanie najpierw ministrów spraw europejskich, które jakby rozstrzygnie to, czy idziemy w dobrą stronę. I we wtorek będziemy tak naprawdę podejmować decyzje. W tej chwili wygląda to mniej więcej tak, że nasze postulaty są rozumiane, ogólne założenia się wykluwają, ale diabeł tkwi w szczegółach. Ale jeśli ten pakiet nie zostanie zmieniony w stosunku do tej wersji, która jest na poniedziałek godziny 8:06, rozumiem, w weekend jest polskie weto na szczycie. Nie podejmiemy wtedy decyzji i tutaj jeszcze muszę jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko Polska
jest niezadowolona z tego paktu klimatycznego. Rozmawialiśmy z Brytyjczykami, którzy mówią, nam się też wcale nie pali. Zgadzamy się z celem redukcyjnym, ale w ogóle tam jest mnóstwo rzeczy typu na przykład więcej surowców odnawialnych, to znaczy energii odnawialnej, która nam się nie podoba. I to samo mówili Hiszpanie, także to nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni. Ale mamy jakąś antypakietową koalicję za sobą? No jeżeli chodzi o całą Grupę Wyszehradzką, Bułgarię, Rumunię, państwa bałtyckie, to one z grubsza popierają nasze postulaty, nawet nie z grubsza, bo mamy wspólną deklarację. No i tak jak mówię, w różnych innych kwestiach możemy liczyć na innych sojuszników, na przykład Brytyjczyków. Nie będzie tak, że jak przyjdzie co do czego, to wszyscy będą, no my właściwie byśmy podpisali i tylko Polska będzie musiała krzyczeć no pasaran. No ale to zawsze będziemy patrzyli wtedy na swoje karty. No jeżeli się okaże, że w naszych kartach nie ma tego, co chcemy, żeby było, no to wtedy będziemy musieli powiedzieć kolegom, że może to nie jest dobry pomysł, żeby tę sprawę załatwiać już teraz. A nie jest tak, że nas to... No tak, znaczy, no, weto jest zawsze bardzo trudnym i bolesnym mechanizmem dla tego, który go stosuje także. Prawda, zwłaszcza, że to nie jest klasyczne weto takie, że jak się wydaje opozycji, że oto pani premier powie nie i koniec, i sprawa umiera, tylko ona wróci. Ona wróci na kolejnych szczytach Rady Europejskiej. Nie na październik 2014, tak, a w styczniu 2015. Wróci na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, a potem, ponieważ i tak ten system się kończy, to i tak zacznie się proces legislacyjny, w którym decyzje są podejmowane w głosowaniu większościowym, więc my jesteśmy jakby przez cały czas świadomi tego, że później będzie trudniej, a gdzieś tam w przyszłym roku może nas ominąć proces legislacyjny, w którym już nie ma jednomyślności. Ale jeżeli te warunki nie zostaną nasze spełnione brzegowe, no to wtedy się nie zgodzimy na to porozumienie. Natomiast to nie jest tak, że wtedy problem zniknie. Czy intuicyjnie pan czuje, że będzie weto, czy intuicyjnie pan raczej czuje, że nastąpi jakieś przesunięcie albo odsunięcie w czasie bez konieczności wetowania? Ponieważ zaczynam negocjować dzisiaj, za parę godzin zagłuszam swoją intuicję. Już wiadomo, ilu dyplomatów rosyjskich wydali mi po aferze szpiegowskiej? No, czekamy na decyzję prokuratury. Jeżeli się wszystko to potwierdzi, no to wtedy będą podjęte odpowiednie decyzje. Ale to jest tak, że to prokuratura mówi dyplomata Y-kowski i dyplomata Iksiński? No najpierw trzeba, na razie rozumiem, są podejrzenia, chociaż tak jak mówię, nie znam szczegółów tej sprawy. No i na podstawie faktów trzeba podejmować decyzję, a nie na podstawie tego, co w prasie i tego, co się słyszy lewym uchem. No, ale rozumiem. Jak będzie potwierdzone wszystko, to na pewno wtedy będą decyzje. I na pewno wtedy dyplomaci wyjadą. No to się okaże. No jak będzie to potwierdzone, jak będzie potwierdzone, że są agentami, którzy prowadzili polskich agentów. Tak. Kamiński do Brukseli, Rostowski nie będzie szefem doradców, Bielecki też się podobno zbiera z kancelarii premiera. Co się dzieje? Jakiś eksodus? Nie wiem, ale przede wszystkim ja nie pamiętam, żeby było na przykład zadecydowane, że Michał Kamiński będzie w kancelarii. Jak rozumiem, premier Bielecki już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem podjęcia nowej pracy, bo pracował pro bono dla polskiego rządu. A pan wie już, jaka to będzie ta nowa praca? Nie wiem. Czytam te same gazety, co pan redaktor, ale nic więcej nie wiem. I tyle. W związku z tym ja tutaj nie widzę jakiejś niesłychanej rewolucji tudzież eksodusu. No z Rostowskim premier... jakiś eksodus jest, bo miał zostać szefem doradców, oficjalnie się już o tym mówiło i nagle tematu nie ma. Pani premier ma swoich ludzi wokół siebie, z którymi współpracuje od lat i jakby dobiera sobie współpracowników tak, żeby móc konstruować politykę. No jeżeli gdzieś tam pojawia się jakaś różnica zdań, no nic dziwnego, że wtedy ta współpraca nie jest kontynuowana. No ale jaka była różnica zdań z Rostowskim? Wie pan, jaka była różnica zdań z Rostowskim? Nie wiem, co tam poszło? Powiem szczerze, że ja od 2 tygodni się zajmuję polityką europejską, głównie klimatem i jakoś specjalnie się nie rozglądam na lewo i na prawo. Warto się też zająć klimatem w kancelarii premiera, bo ten jest taki zmrożony. Jakoś nie jest specjalnie moją pasją zajmować się układankami personalnymi, bo to nie ja podejmuję decyzje, ja się zajmuję tym, co leży akurat na stole. A na stole leży, rozumiem, Rada Gospodarcza i odejść i nie rozwiązanie. Nie, na stole leży pakt klimatyczny, na stole leży kwestia Ukrainy, kwestia reakcji Europy na ebolę. Naprawdę sporo tematów, które, jak pan redaktor świetnie wie, nie są proste. Jeszcze do tego nasze pomysły na to, jak ożywić europejską gospodarkę i wyjść z kryzysu szybciej, bo o tym też będziemy mówili za 3 dni na szczycie Rady Europejskiej. A Polska też jakoś z ebolą będzie szczególnie walczyć? Czy koalicyjnie? Uczestniczymy w tym wysiłku, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, jeżeli chodzi o koordynowanie polityki, zastanawianie się, w jaki sposób na przykład przeglądać pasażerów, którzy lądują na europejskich lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Rafał Trzaskowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.